Muzeum pszczelarstwa, nie trudno się domyśleć, że główną tematyką są pszczoły i bartnictwo, pszczelarstwo. A najważniejszą tak naprawdę rolą pszczół jest zapylanie roślin. I to jest podstawa istnienia pszczół w przyrodzie i dążenie człowieka, aby tych pszczół było jak najwięcej. Eksponaty zebrane w naszym muzeum są odbiciem historii całego bartnictwa i pszczelarstwa. Poczynając od kłód bartnych i barci, które pozyskano jeszcze, oczywiście one były pozyskane po II wojnie światowej, ale historia ich to sięga średniowiecza, poprzez kłody i ule kłodowe, gdzie mówimy o tym okresie jeszcze nawet do XIX wieku, poprzez ule skrzynkowe współczesne. Oprócz uli, tym miejscem zamieszkania pszczół, mamy oczywiście sprzęt pszczelarski, tutaj pokazujemy w muzeum, mamy też sprzęt bartniczy. Bez pszczół, bez zapylania kwiatów, wiadomo, że gospodarka by nie mogła funkcjonować, jeśli chodzi o gospodarkę rolną. Oprócz tych typowych pasiek stosowano wozy pasieczne. Są to takie wozy na kołach, w których było kilkanaście uli z możliwością przemieszczania w różne miejsca, dotarcia do pożytku. Pożytek to jest to, co pszczoła potrzebuje, żeby funkcjonować, a więc pyłek, nektar. Dlatego na naszym terenie prowadzimy taką szkółkę, ogród roślin miododajnych, gdzie możemy zobaczyć podstawowe gatunki. Tych gatunków jest naprawdę wiele i warto, żeby w swoich ogródkach przydomowych część tych roślin było promowanych, po prostu żeby wiedzieć, w którym kierunku iść, aby tym pszczołom dopomóc.